Cześć, z tej strony Sam. Zagramy w Dragon Age Inkwizycję. Muszę powiedzieć, że pierwsza część serii Dragon Age naprawdę mi się podobała. Jest nagrana na kanale. Drugą część omijałem szerokim łukiem przez zmiany, które zaszły w całej mechanice. I głównie dlatego, bo nie była już takim prawdziwym RPG-iem. I teraz postanowiłem się przekonać, czy trzecia część wróci do korzeni, czy też będzie bardziej grą akcji. Widzę, że mamy cztery rasy, zamiast trzech jak w pierwszej części. Doszli Kunari. Standardowo krasnolud. Elf. I człowiek. Weźmy elfa. Od razu mamy specjalizację. Przynajmniej u wojownika i łotrzyka. Łotrzyk 2 ostrza. Poziom trudności. Koszmar. No, ta karta nie wygląda zbyt optymistycznie. Niech będzie średni. Okej, dalijski łowca. Może być. Potwierdź. Tutaj mamy takie wskazówki. Okej. Naprawdę jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Wiem, że nie pojawia się chyba żadna postać, w sensie towarzysz z pierwszej części. A nawet jeśli, to nie możemy go dołączyć. Pojawiają się niektóre z drugiej, ale w ogóle ich nie znam, więc nie jest to dla mnie jakiś plus wielki. Aha, możemy teraz zrobić jakiś wygląd konkretny. Głowa. Kształt twarzy. Okej, niech będzie jakaś smukła. Całkiem sporo tych suwaków. Nie ma tak jak łysy elf na ziol. Może być coś takiego. Kolor włosów. I na koniec głos. Tylko dwa? Okej. Okay. Tutaj dodawali system tworzenia.
Nie wiem, czy chce mi się bawić pół godziny i ustawiać uszy. Raczej nie. Szczególnie, że i tak po chwili prawdopodobnie założę jakiś hełm. Makijaż. Nie, to będą blizny i tatuaże. Pozbądźmy się tego. Nie można bez żadnego? Można zrobić prawie niewidoczne, ale nie można się ich całkowicie pozbyć. Niech będzie coś takiego. Okej, może być na oku. Taki wyraźny nawet. Dobra. Kolor. Ale mamy paletę. Świetnie. Makijaż. Wow. Jak dla mnie to naprawdę rozbudowali ten system tworzenia w porównaniu do jedynki. Okej, starczy tego wszystkiego. Zaakceptuj zmiany. Dobra, możemy zaczynać. Sam wygląd postaci nie jest ważny. Bardziej się liczy dla mnie to, jak będę prowadzić fabułę nią i kształtować jej charakter. Gdzie my w ogóle jesteśmy? W jakiejś jaskini. Oczywiście prawdziwy RPG bez pająków nie może się obejść. Są jakieś zmutowane pająki. Ktoś nas uratował. Jakaś świetlista postać. To czy na pewno jesteśmy uratowani? Pojawiła się trójka żołnierzy. No i skończyliśmy w lochu. Tell me why we shouldn't kill you now. The conclave is destroyed. Everyone who attended is dead. Czemu nie ma napisów? Except for you. Czyżbym ich nie włączył? Okej. Nic nie mów. Explain this. I can't. What do you mean you can't? I don't know what that is, or how it got there. You're lying! Chciałbym wejść do menu i włączyć napisy, ale nie wiem, czy nie anuluję przez to filmiku. So what happens now? Do you remember what happened? How this began? I remember running.
things were chasing me, and then... A woman. A woman? She reached out to me. But then... Go to the Ford camp, Liliana. I will take him to the rift. What did happen? It will be easier to show you. Ale ma okropny akcent, ta kobieta. Strasznie mocny. Ale widać, że się znamy. Nie żeby za nami przepadała, skoro chce nas torturować i przesłuchiwać. It's a massive rift into the world of demons that grows larger with each passing hour. It's not the only such rift, just the largest. All were caused by the explosion at the Conclave. An explosion can do that? This one did. Unless we act, the breach may grow until it swallows the world. Each time the breach expands, your mark spreads, and it is killing you. It may be the key to stopping this, but there isn't much time. Dobra, pomóżmy jej. I understand. Then... I'll do what I can. Whatever it takes. Boże, ale brzydka ta moja postać teraz, jak na to patrzę. Dajcie mi jakąś zbroję. They need it. The people of Haven mourn our most holy, divine Justinia, head of the Chantry. The Conclave was hers. It was a chance for peace between mages and Templars. She brought their leaders together. Now they are dead. We lash out like the sky, but we must think beyond ourselves, as she did. And ciężko ją słuchać. Tego cholernego akcentu. There will be a trial. I can promise no more. Come. It is not far. Where are you taking me? Dobra, chyba przechodzimy w końcu do gry. Mark must be tested on this. Then the breach. Napisy włączone, przepraszam, że nie zrobiłem tego od razu. No dobra, nie możemy poruszać się myszką jak w jedynce. Jest troszkę inaczej. Chodźmy razem z nią. Udaj się do szczeliny. Zerknijmy na mapę. Okej, jesteśmy dosyć blisko. Wow, spadają meteoryty z nieba. The pulses are coming faster now. The larger the breach grows, the more rifts appear, the more demons we face. How did I survive the blast? They said you stepped out of a rift, then fell unconscious. They say a woman was in the rift behind her. No one knows. Nieźle się zaczyna ta cała przygoda. Zapewne będą pierwsze demony.
Dokładnie. Nie mamy żadnego ekwipunku. Chyba. Ale jest broń na ziemi. Szczęśliwy zbieg okoliczności, że właśnie jej potrzebowaliśmy. I akurat dwa miecze. Naciśnij R lub lewy klawisz. Okej. Chyba będzie lepiej trzymać R niż klawisz myszki. Oczywiście jest system krwi. Zgodziła się, ale nie popiera tego. Okej, jest w naszej drużynie. Mamy mikstury. Rozkazy dla towarzyszy. Co to za umiejętności? Ukrycie. Podwójne kły. I szukaj. Jest jakaś czapka. Sprawda nie zasłania mojej paskudnej gęby, ale zawsze coś. No zdecydowanie bardzo konsolowy interfejs. Niezbyt przypadł mi jak na razie do gustu. Ale brnijmy dalej. Zajdźmy je od tyłu i użyjmy naszej wspaniałej umiejętności. Okej, więcej demonów. Aha, kliknąłem na niego i się odsłoniłem. Dosyć słabo to rozegrałem. Ale XP-ki wpadają. Dobra, następny jest na górze. Jestem już trochę ranny. Jak on tu zszedł? Dobra, powinna sobie poradzić z tym widmem. Zabiła go. Użyjmy niewidzialności. Tutaj z boku jest jeden. Albo nawet i dwa. Zacznijmy od nich. Czemu jej nie atakują? Też była ukryta? Muszę przeczytać, jak dokładnie działa ta umiejętność, ale nie ma żadnego opisu. Esencja cienia. To się może przydać później. Nie, ona nie znikła. W żaden sposób. Okej,
Bierzmy się za te widma. Szkoda, że nie mogę sterować całą drużyną, tylko swoją postacią. Dosyć mnie to ogranicza, jeżeli chodzi o taktykę. Tutaj są jeszcze żołnierze nasi. Bawią się z demonami. Pomóżmy im oczywiście. O, jest pierwszy towarzysz. A nawet chyba drugi. Magic opened the breach in the sky also placed that mark upon your hand. I theorized the mark might be able to close the rifts that have opened in the breach's wake. And it seems I was correct. Meaning it could also close the breach itself. Possibly. It seems you hold the key to our salvation. Good to know. Here I thought we'd be ass deep in demons forever. Widzę, że postawili na oryginalność. Krasnolud bez brody, łysy elf. On jest z drugiej części na pewno. Warrick. It's good to meet you, Varric. You may reconsider that stance in time. Oh, I'm sure we'll become great friends in the valley, Chuckles. Absolutely not. Your help is appreciated, Varric, but have you been in the valley lately, Seeker? Your soldiers aren't in control anymore. Na to wygląda, że go potrzebujemy. My name is Solus, if there are to be introductions. I am pleased to see you still live. He means I kept that mark from killing you while you slept. Then I owe you my thanks. Thank me if we manage to close the breach without killing you in the process. Cassandra, you should know. The magic involved here is unlike any I've seen. Your prisoner is no mage. Indeed, I find it difficult to imagine any mage having such power. Understood. We must get to the forward camp quickly. Well, Bianca's excited. No dobra, idziemy dalej do obozu. Którędy teraz? Ktoś naokoło. A zerknę na mapę. Dobra, możemy iść tędy. Samouczek skakania. Aha, to jednak mogę ich kontrolować. No dobrze. Ale mam ciekawie zrobione ikony. Ten elf wygląda jak jakiś goblin. Pozabijajmy demony. O, widok taktyczny. Dobra. Niestety nie mogę cały czas w nim grać. Okej, przełączę się na wojowniczkę, żeby ona była zawsze z przodu. Bo
Tak to mój łotrzyk otrzymuje wszystkie obrażenia. Zerknijmy na umiejętności. Odwet, okrzyk i mur tarcz. Dobra. Coś tam miałem do podniesienia. Przeszukajmy to. Znowu ta esencja. Widzę, że życie samo się nie regeneruje. Czy masz jakieś leczenie? Nie, tylko barierę. No to, do przodu. Naprawdę idziemy mocno na oko. Aha, to już wiem, co to jest. Prowokacja. Odwet to atak. Dosyć potężny. Tarcza pewnie chroni. Aha, to jest jakiś tryb. No, zasłania się tarczą i tyle. Dobra. To wiele wyjaśnia. Kolejna esencja, tym razem ducha. Żelazo. Pewnie do craftingu się przyda. Czy innych takich bzdur. Jest jakiś przedmiot w końcu. Akcesoria. Aha, ratuje trochę życie w takiej kryzysowej sytuacji. Może być. Nie ma tutaj przejścia dalej? No niestety nie. Więc to było takie poboczne. Czy mogę wejść do tego domu? Wygląda na to, że nie. Okej. Chodźmy tędy, przed siebie. Okej, miło, że moja postać sama używa umiejętności. Ale niedługo będę musiał zacząć używać mikstur. Dobra, wytłukliśmy te wszystkie demony. Weźmy naszą postać.
użyjmy naszej mocy. No chyba się udało. Drugi level. Zdolności. Ucznictwo odpada, dwa sztylety. Sabotaż, podstęp. Okej, co my tu mamy? To już jest. Te kły. Muszę wziąć to, żeby potem wziąć ripostę. A weźmy ten atak oskrzydlający. Zastosuj. Dobra. Trybut, zachowania. Aha, tutaj mam wszystko ustawione, jak ma działać, gdy go nie kontroluję. Tylko moja postać awansowała. Karta postaci. Aha, u innych nie mogę wydawać punktów. Albo po prostu nie mają jeszcze. Nieważne. Uleczyliśmy się. Pomóż Zelianom. O! Jest jakaś znajoma twarz. Bureaucrat. And you are a thug, but a thug who supposedly serves the Chantry. We serve the most holy, Chancellor. As you well know. Justinia is dead! We must elect a replacement and obey her orders on the matter. Isn't closing the breach the more pressing issue? You brought this on us in the first place! Call a retreat, Seeker. Our position here is hopeless. We can stop this before it's too late. How? You won't survive long enough to reach the temple, even with all your soldiers. We must get to the temple. It's the quickest route. But not the safest. Our forces can charge as a distraction while we go through the mountains. We lost contact with an entire squad on that path. It's too risky. Listen to me. Abandon this now, before more lives are lost. Jeżeli stąd odejdziemy, to zapewne wszyscy zginą. How do you think we should proceed? Idziemy do świątyni. Mountain path. Work together. You all know what's at stake. Liliana, bring everyone left in the valley. Everyone. On your head be the consequences, Seeker. No dobrze, na tym zakończymy pierwszy odcinek. Muszę powiedzieć, że póki co jestem pozytywnie nastawiony. Chcę dać tej grze szansę.
Mimo, że tak bardzo się różni od pierwszej części, którą naprawdę kochałem. Za to, że była tradycyjnym RPG-iem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!